Saqqara to największa nekropola starożytnego Egiptu. Była ona cmentarzyskiem miasta Memphis. Nazwa wywodzi się od boga Sokarisa, opiekuna nekropolii w starożytności. Właśnie tutaj, mniej więcej 2650 lat przed naszą erą, zbudowano dla faraona Djesera najstarszą piramidę Egiptu, która jest jednocześnie najwcześniejszą w świecie budowlą kamienną o takich rozmiarach. Jej wysokość sięga 60 metrów. Ze względu na charakterystyczne stopnie nazywana jest też piramidą schodkową. Pomysłodawcą zamiany architektury drewniano-ceglanej na kamienną był Imhotep, genialny architekt starożytności, którego grobowca archeolodzy z całego świata poszukują od ponad 100 lat. Na wzór tej budowli powstawały coraz doskonalsze kolejne. Szczytowym osiągnięciem tych założeń architektonicznych są wielkie piramidy w Gizie. W trakcie budowy piramidy, ze względu na nowatorski charakter przedsięwzięcia, realizowano kolejno kilka różnych planów. Efektem tych prac jest 6 nałożonych na siebie mastab. W południowo-wschodniej części narożnika piramidy znajduje się kompleks budowli świątynnych, wzniesionych również z trwałego kamienia. W jednym z pomieszczeń świętego okręgu piramidy, zwanym Serdabem, znajdował się posąg faraona Djesera. Na wzór kompleksu grobowego Djesera powstawały następne w Saqqarze oraz pobliskich Dahszur i Abusir. Prace archeologiczne na nekropolii memfickiej rozpoczęto jeszcze w wieku XIX. Do naszych czasów dokonano tutaj wielu sensacyjnych odkryć. Aby jednak poznać całą prawdę o tym miejscu, trzeba jeszcze wielu dziesięcioleci wytężonej pracy naukowców z całego świata, w tym również Polaków. O dziwo, bardzo wiele wybitnych postaci, o których wiemy, że były pochowane właśnie na terenie nekropolii memfickiej, a zatem prawdopodobnie w Saqqarze, nie zostało nigdy odkrytych do dzisiejszego dnia, to znaczy nie znamy ich grobów. I tak już w czasach poprzedzających budowę najstarszej piramidy, piramidy Djesera, byli tutaj chowani w czasach drugiej dynastii, a więc w początkach trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, faraonowie, co najmniej 6, których znane są tylko 2 grobowce dotychczas. Gdzie znajdują się grobowce pozostałych faraonów, w tym faraona Raneba, nie wiemy do dzisiejszego dnia. Ponieważ 2 znalezione grobowce znajdują się zaledwie w odległości 200 metrów na południe od miejsca, gdzie prowadzimy w tej chwili wykopaliska, jest prawdopodobne, że wcześniej czy później dotrzemy do następnego. Aż do początku XIX wieku w miejscowości Saqqara, miejscowa ludność, przecież już muzułmańska, również czciła świętego Imhotepa. Mimo że poszukiwania jego grobowca, niewątpliwie znajdującego się w pobliżu piramidy Djesera, trwają od prawie 200 lat, nie został do dzisiejszego dnia znaleziony. Jest bardzo prawdopodobne, że znajduje się on właśnie po zachodniej stronie piramidy Djesera, gdzie prowadzone są nasze wykopaliska, ponieważ ta część nekropolii nie była dotychczas zupełnie badana przez archeologów. Ale Imhotep to nie ostatni z wielkich starożytnych, którzy zostali tutaj pochowani. Jest wielce prawdopodobne, że również ciało Aleksandra Wielkiego, kiedy zostało przywiezione z Babilonu do Egiptu przez Ptolemeusza, jednego z generałów Aleksandra, spoczęło najpierw, jak podają pisarze starożytni, na nekropolii memfickiej, a więc prawdopodobnie w Saqqarze, a później dopiero zostało przewiezione do Aleksandrii, gdzie zbudowano całe cmentarzysko dla jego następców. Jakkolwiek istnieją pewne wskazówki, że ciało Aleksandra spoczęło najpierw również w pobliżu miejsca naszych wykopalisk, nie zostało do dzisiejszego dnia znalezione i ten pierwszy grób Aleksandra również nie jest znany. W Saqqarze, po zachodniej stronie piramidy Djesera, gdzie jeszcze nikt nie prowadził prac archeologicznych, kopią Polacy. Misją kieruje profesor Karol Myśliwiec. Naukowcy nie wykluczają, że właśnie tutaj odnajdą grobowiec legendarnego Imhotepa. W 1997 roku świat archeologiczny zelektryzowała informacja o odkryciu przez polskich naukowców grobowca ważnego dostojnika egipskiego. Był to wezyr Merefnebef, którego piękne imię brzmiało Fefi. Niezwykły grobowiec znajduje się właśnie w trakcie konserwacji.
z kamerą, wejdziemy tam jako pierwsi. Zanim to się jednak stanie, będziemy śledzić prace naukowe na powierzchni wykopu, a także w podziemnych szybach. Nieopodal grobowca wezyra Merefnebefa odnaleziono wielki szyb grobowy. Właśnie eksplorują go egipscy robotnicy. Jego ogromne rozmiary pokazują, że głęboko pod ziemią powinna spoczywać osoba znacząca. Czyżby któryś z nieodnalezionych dotąd faraonów drugiej dynastii? Za pomocą specjalnie skonstruowanego wału korbowego Egipcjanie wyciągają kolejne kosze piasku i kamieni. Po kilku dniach prac docierają do dna. Profesor Myśliwiec schodzi do szybu, aby poszukać informacji o właścicielu grobowca. Aiwa! Andrzej! Jesteśmy na dnie szybu grobowego wykutego w pobliżu grobowca wezyra Fefi. Na głębokości 15 metrów poniżej powierzchni ziemi wreszcie znaleźliśmy wejście do komory grobowej. Po zachodniej stronie, na dnie szybu, bardzo szerokie wejście na całą szerokość szybu, które prowadzi do szerokiej, rozległej komory. Wydaje się na razie, że nie ma ona żadnej dekoracji. Natomiast tuż za wejściem stoi sarkofag, który na razie odsłoniliśmy tylko do niewielkiej szerokości i głębokości. Sarkofag z białego wapienia, który nie ma żadnej dekoracji ani żadnego napisu hieroglificznego, ale możliwe, że napis, który identyfikuje właściciela tego sarkofagu, znajduje się albo z drugiej strony, albo na wieku. Ale to nam, odpowiedź na to pytanie przyniesie nam dopiero jutrzejszy dzień, kiedy usuniemy całą tę masę gruzowiska z przodu, rozszerzymy wykop w głąb i wtedy zobaczymy, do kogo należał sarkofag, a także czy nie ma jakichś bocznych wejść, które prowadziłyby do dalszych pomieszczeń tego podziemia. Być może jest to tylko komora grobowa bardzo wielkiego zespołu, który istniał już przed czasami wezyra, być może za czasów drugiej czy trzeciej dynastii. Kullu ramla barra. Mhena u mhena. Badyn ich na szufę. Matiszka Gatani, tak? Halasa, Abrahim. Halasa, doktor, kullu to mam. Adra, wytrzymaj! Między piramidą Dżesera a grobowcem wezyra Fefi rozciąga się nekropola, która zaskoczyła nas pod każdym względem. Spotkały się tutaj bowiem dwa krańce historii Egiptu faraońskiego. Te szyby grobowe, które w tej chwili odsłaniamy, pochodzą z czasów Starego Państwa, mniej więcej czasy 2300 przed naszą erą. Natomiast tuż nad nimi, w warstwie piasku nawianego tutaj przez stulecia, znaleźliśmy kilkadziesiąt pochówków z okresu ptolemejskiego, a więc czasy Aleksandra Wielkiego i następujące później stulecia, aż do czasów rzymskich, które obejmują pierwsze cztery stulecia naszej ery. Były to niesłychanie interesujące pochówki, ponieważ stwierdziliśmy, że zmarłych, zależnie od ich stanu społecznego, grzebano albo po prostu w piasku na macie, przykrywając matą, albo też mumifikowano je i składano w zagłębieniu ziemnym po prostu jako mumie, albo bogatsi ludzie, nieliczni, pozwalali sobie na wykonanie rodzaju kartonażu, czyli pięknego gipsowego, takiej gipsowej okładziny, która przykrywała mumię i na jej powierzchnia była albo pozłacana, albo malowana różnymi scenami. Najpiękniejszy z kartonaży należy do damy, która ma pewne części ciała wymodelowane, najpiękniej nogi, stopy w sandałach i czerwone paznokcie, które znakomicie zachowały się do naszych czasów. Natomiast na drewnianych trumnach, do których te kartonaże były włożone, wymodelowana jest plastycznie maska nad twarzą zmarłego, natomiast wzdłuż ciała biegnie pionowo
kolumna inskrypcji hieroglificznej, która jest wezwaniem do bogów, oczywiście głównie bogów świata zmarłych, takich jak Ozyrys, którzy mają roztoczyć opiekę nad zmarłym. Mumie te leżały bardzo gęsto jedna przy drugiej, wyeksplorowaliśmy ich, my je przenieśliśmy do naszego magazynu, ale zastanawiające jest, że było ich tutaj aż tak olbrzymie zgromadzenie. Biorąc pod uwagę okres, z którego pochodzą, można się zastanawiać, czy istotnie teoria niektórych egiptologów, według której grób Aleksandra Wielkiego, pierwszy grób Aleksandra Wielkiego znajdował się właśnie w tej okolicy, nie spowodował, że w następnych stuleciach zapanowała moda na grzebanie zmarłych właśnie w tym miejscu. Zwyczaj mumifikacji rozpowszechnił się w starożytnym Egipcie już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Według wierzeń zabieg ten miał zapewnić życie pozagrobowe. Prace nad preparowaniem zwłok trwały 70 dni. Z ciała zmarłego usuwano mózg i wnętrzności, które składano do specjalnych urn zwanych kanopami. Następnie okładano ciało sodą, odwadniano go z soli i nasycano substancjami żywicznymi. Potem wypełniano jamę brzuszną ziołami. Wreszcie owijano ciało bandażami i całunami. Pod nimi często, w miejscach nakazanych rytuałem, umieszczano amulety, mające chronić zmarłego w zaświatach. Na tak przygotowaną mumię niekiedy nakładano kolorowy kartonaż z przedstawieniami rytualnymi. Następnie zamożniejsi zmarli umieszczani byli w zdobionym sarkofagu. Wtedy też kapłan lektor mógł wyrecytować fragment rytuału. Żyjesz po raz drugi na zawsze. Jesteś młody po raz drugi na wieczność. مش بعيد يا يعني. يا شعبي ما تخافش ترى انا جنش ما جاش Podczas eksploracji komory grobowej w wielkim szybie robotnicy wreszcie odsłonili wnętrze sarkofagu. Na miejscu dokonano makabrycznego odkrycia. Na powierzchni gruzowiska leży samotny szkielet, prawdopodobnie rabusia, który kiedyś usiłował dostać się do środka i już nigdy nie wyszedł stąd na światło dzienne. Pod tym rumowiskiem odsłoniliśmy olbrzymi sarkofag długości prawie 3 metrów, ale wygląda na to, że niewykończony, na bardzo szorstką powierzchnię i żadnego napisu na zewnątrz. Natomiast wieko tego sarkofagu jest lekko uchylone i podparte drugim kamieniem, co pozwala nam zajrzeć do środka. Otóż sarkofag w środku jest zupełnie pusty. Należy sądzić, że nigdy nie został użyty. Przed sarkofagiem odnaleziono 2 naczynia ofiarne. W przyszłości naukowcy zbadają ich zawartość. O faraonie Dżeserze, właścicielu piramidy, w pobliżu której pracuje polska misja, niewiele wiadomo. Najprawdopodobniej był pierwszym władcą trzeciej dynastii. Z czasów, kiedy żył, zachowało się jego horusowe imię, Neczerichet. Za panowania późniejszych faraonów był znany jako Dżeser. Niektóre starożytne źródła pisane podają, że panował 30 lat, a za jego rządów Egipt nawiedził głód. Po
podczas krótkiej przerwy w pracach na wykopie misja ma możliwość wejścia do środka budowli Djesera. To bardzo ekscytujące, bowiem wnętrze piramidy jest zamknięte dla zwiedzających i tylko nieliczni mają możliwość zobaczenia go. Egipt to kraj przeludniony. W ciągu ostatnich 40 lat jego ludność podwoiła się. O pracę, szczególnie dla niewykwalifikowanych, jest coraz trudniej. Robotnicy pracujący w polskiej misji to głównie mieszkańcy Sakary. W ciągu roku dla większości z nich jest to jedyny zarobek, z którego muszą wyżywić często kilkunastoosobową rodzinę. Na naszych wykopaliskach w Egipcie staramy się zawsze zatrudniać egipskich robotników, co ma ogromne znaczenie zarówno dla nas, jak i dla nich samych. Trzeba pamiętać, że dla wielu z nich jest to jedyne źródło utrzymania, mają często rodziny ośmiodzietne na przykład. Wobec tego pierwszego dnia naszych wykopalisk przychodzi zawsze tłum, kilkadziesiąt razy więcej robotników niż nam potrzeba. Klękają, obejmują nas za nogi, błagają, żeby ich przyjąć i czniowie tłumaczą, że nie mają na zeszyty do szkoły. Natomiast większość starszych mówi po prostu, że ich dzieci nie mają nic do jedzenia. W związku z tym mamy kolosalny wybór robotników i wybieramy oczywiście najlepszych przy pomocy naszego Rajsa i inspektora egipskiego. Robotników, którzy mają dobrą opinię, którzy mają doświadczenie, pracowali już na różnych innych wykopaliskach, o których wiemy, że nie wpadli w konflikt z policją przy okazji pracy na innych wykopaliskach, to znaczy, że nie ukradli żadnych zabytków. I w ten sposób praca posuwa się naprzód w znakomitym tempie. No, trzeba przyznać, że tego rodzaju doświadczenie przychodzi z czasem. Wiele misji zagranicznych popełniało ten błąd, że celem obniżenia kosztów wykopalisk przywoziło swoich studentów, niekiedy w liczbie 40, i natychmiast popadali w konflikt z miejscową ludnością, która w ten sposób traciła źródło zarobku. Jednocześnie budziło to podejrzenia, że nie chcąc miejscowych robotników, misja ma coś do ukrycia. Budzi się brak zaufania, który nieraz ma bardzo fatalne skutki. Także dla zachowania jakiejś harmonii i równowagi w naszej pracy niezbędne jest zatrudnianie właśnie egipskich robotników, których doświadczenie niekiedy, nawet przy bardzo skomplikowanych i delikatnych pracach, przekracza zupełnie nasze oczekiwania. O pracę na wykopaliskach zabiega wielu. Nierzadko odbywają się specjalne targi o przyjęcie. Tych dwóch chłopców niecierpliwie czeka na wynik rozmów. Im się udało, zostali zatrudnieni. Wielu innych musiało odejść z przysłowiowym kwitkiem. Czwartek to najbardziej oczekiwany dzień tygodnia. To dzień wypłaty. Przeciętny robotnik zarabia w przeliczeniu około 10 zł dziennie. Jak na Egipt, to dobry zarobek. Przed świętem, które w krajach arabskich przypada nie jak u nas w niedzielę, ale w piątek, trzeba jeszcze tylko pokwitować wypłatę. Nie wszyscy potrafią pisać. Niektórzy potwierdzają odbiór gotówki pierścieniem, pieczęcią rodową. Piątek również dla nas jest dniem wolnym od pracy. Staramy się złapać chwilę oddechu od codziennych trudów. Jednym z najpiękniejszych mórz świata jest Morze Czerwone. Kąpiel w nim i podglądanie kolorowego świata rafy koralowej zafascynowały nas.
Wieczorem pod piramidami w Gizie odbywa się arabskie wesele. To dla Europejczyka również olbrzymia atrakcja i czas na poznanie tutejszego folkloru. Po kilkunastu dniach wytężonej pracy robotnicy do końca oczyścili komorę grobową w wielkim szybie. Niestety przed nami, jeszcze w starożytności, znaleźli się tutaj rabusie. Jeden z nich przypłacił to nawet życiem. Po opróżnieniu z piasku komory grobowej w jednej ze ścian uwidoczniły się regularne pęknięcia. Czyżby starożytni zrobili nam jakąś niespodziankę w postaci zakamuflowanego korytarza? Wydaje się, jak gdyby były jakieś otwory, ale równie dobrze mogą to być naturalne otwory skały. Jeszcze ciągle nie ma pewności, czy to jest jakieś zasypisko wejścia, czy nie. Wygląda w każdym razie bardzo podejrzanie. To jak byłby dobry kamuflaż zrobiony już w starożytności. Ale musimy jeszcze chwilę poczekać. To zobaczymy za chwilę, bo to może być taka naturalna wnęka w skale. Nie musi koniecznie być pomieszczenie. Niestety. Pęknięcia okazały się tylko naturalną strukturą skały, przypominającą jedynie działalność człowieka. Nie udało się też ustalić imienia osoby, dla której sporządzono ten okazały grobowiec. Według arabskich wierzeń na pustyni żyją złe duchy. Przed nimi, i nie tylko, strzegą nas zaprzyjaźnione psy. Po pustyni krąży wiele stad tych wygłodniałych stworzeń, bardzo źle traktowanych przez miejscową ludność, która uznaje je za zwierzęta przeklęte. Czasami nawet do psów się tutaj strzela. Żarbyś i Hamza, bo tak nazywają się nasi obrońcy, wiele razy walczyły z innymi psami, aby zachować wyłączność dostępu do reszty z naszego stołu. Kiedy przyjechaliśmy po raz pierwszy do Sakary, pewnego dnia suka pilnującego obok nas gafira przyprowadziła szczeniaka. Któryś z nas nakarmiło go. Po tygodniu suka przyprowadziła drugiego szczeniaka. Myśmy również go nakarmili. Po miesiącu suka przyprowadziła całą swoją rodzinę, czyli czwórkę biednych, ślicznych szczeniaczków, które z nami zostały i są z nami od 2 lat, pilnują naszego namiotu, ponieważ na pustyni jest mnóstwo dzikich psów. One śpią tutaj wokół namiotu, odganiając te dzikie psy. My odwdzięczamy się odrobiną jedzenia, a tak poza tym są bardzo sympatyczne i umilają nam chyba czas. Podczas prac wykopaliskowych polskim naukowcom udało się odnaleźć stele grobowe nieznanych dotąd z imienia ważnych osobistości starożytnego Egiptu. Jedną z nich był dostojnik Hotepu, którego wielka kamienna stela poddawana jest właśnie wstępnej konserwacji. Z kolei podczas eksploracji jednego z szybów odnaleziono inną kamienną płytę. Jak zgodnie stwierdzili naukowcy, to archeologiczna sensacja.
Znowu sensacja i znowu premiera na naszych wykopaliskach. Z jednego z szybów wydobyliśmy właśnie stelę grobową, ślepe wrota pierwszej kobiety, o której możemy powiedzieć, że była tutaj pochowana. Dama nazywa się Jesty. Czytamy w napisie hieroglificznym, że była znajomą króla, więc prawdopodobnie bardzo bliska dworu królewskiego. I dowiadujemy się także, że była kapłanką bogini Hathor, więc bardzo ważna osoba, można powiedzieć, że jedna z ważniejszych kurtyzan. Trudno w tej chwili powiedzieć coś o dacie tej steli. Według stylu możemy przypuszczać, że to jest schyłkowe stare państwo. Nie jest to arcydzieło sztuki egipskiej, niemniej bardzo ważny przyczynek do historii tego miejsca w okresie starego państwa. Zjeżdżamy w wiklinowym koszu kilkanaście metrów w dół do kolejnego z szybów. Może ten grobowiec będzie okazalszy od poprzedniego. Na głębokości 10 metrów poniżej powierzchni ziemi dochodzimy do dna kolejnego szybu grobowego z czasów Starego Państwa. Komora grobowa jest tym razem po stronie wschodniej, niewielka, bez dekoracji, ale po środku jej stoi sarkofag o lekko uniesionym dnie, a na dnie sarkofagu szkielet nieboszczyka. Jeszcze sporo zagadek, ponieważ nie osłoniliśmy całego lica sarkofagu. Być może w dolnej części sarkofagu, jakkolwiek robi wrażenie niewykończonego, może znajdować się wyryte imię właściciela albo właścicielki. Mówię właścicielki, ponieważ w połowie głębokości szybu odkryliśmy fragment węgara wejścia, na którym był epitet dotyczący kobiety, a zatem możliwe, że jest tutaj pochowana jakaś dama dworu z czasów Starego Państwa. Szkielet, jakkolwiek położony na dnie sarkofagu, jest niekompletny. Fragmenty rąk zostały znalezione na zewnątrz sarkofagu. Możemy się domyślać, że miały na sobie bransolety, które szczególnie zainteresowały rabusia. Prawdopodobnie pozostałością po rabusiach są również liczne naczynia ceramiczne, które zostały tutaj zrzucone w momencie zasypywania szybu. Na dnie w kamiennym sarkofagu leży właściciel grobowca. Po ponad 4000 lat żywi znowu znaleźli się w tym miejscu. Niestety i w tym wypadku nie wiemy, kim był zmarły. Starożytni nie zostawili żadnych inskrypcji. Praca na pustyni kończy się o godzinie 13. Ze względu na ponad 40-stopniowe upały dłużej nie można. Dla archeologa to jednak nie koniec pracy na dzisiaj. Wszystkie znaleziska należy opisać i udokumentować. To równie ważne, a może i ważniejsze zadanie niż to w wykopie. Najlepiej pracuje się w nocy, kiedy upały nieco zelżeją. Nie oszczędzają nas jednak komary, które mimo założonych w oknach moskitier przenikają do pokoju. Dotychczas największą sensacją polskich wykopalisk okazało się odkrycie grobowca nieznanej dotąd postaci historycznej, drugiej osoby pod względem ważności w państwie egipskim, wezyra Merefnebefa. Cały świat zazdrości polskiej misji, że wygrała główny los w archeologii Sakary, odkrywając tak pięknie dekorowany malowidłami i reliefami grób wezyra z czasów Starego Państwa. Anglicy powiedzieli nam niedawno, jak mogliście nam to zrobić. Ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromna ciąży na nas w związku z tym odpowiedzialność za konserwowanie tych przepięknych, unikalnych zupełnie malowideł. Dlatego przyjechało z nami w tym roku 4 konserwatorów, znakomitych polskich konserwatorów, którzy spędzą 2 miesiące ostatecznej konserwacji tego grobowca. Zdaje się, że dekoracja tego grobowca była wielkim problemem nie tylko dla nas, archeologów, ale również dla starożytnych, ponieważ zbyt późno zdali sobie sprawę z tego, w jak miękkim i lastym kamieniu pracują. Kamieniu, który nieustannie odpadał od ściany w trakcie pracy, także tę nierówną powierzchnię musieli później wypełnić gipsem i dopiero w jego powierzchni żłobić reliefy i pokrywać następnie malowidłami.
Stan zachowania tych malowideł zadziwił wszystkich w zeszłym roku, ale jeszcze bardziej zadziwił wszystkich fakt, że w ciągu roku po dokonaniu wstępnej konserwacji nie odpadł ani kawałeczek tych pięknych malowideł. Także jest to jak najlepsza wizytówka dla Polskiej Szkoły Konserwacji i Archeologii. Cały czas mamy tutaj masę problemów związanych przede wszystkim z stanem zachowania skały, w której został grobowiec wykuty. Skała, która zawiera cząsteczki lasta, pęcznieje pod wpływem wilgoci. Wysalają się, wychodzą ze skały sole, które odrywają cząsteczki polichromii od ściany. I na tym głównie polega w tej chwili nasza praca, żeby te właśnie drobne fragmenciki polichromii przykleić do ściany, zapobiec ich spadnięciu. Przede wszystkim doprowadzić do takiego stanu samą skałę, która będzie w miarę ustabilizowana, nie będzie pod wpływem wilgoci pęczniała, nie będzie wysalała, więc to wszystko w zasadzie służy właśnie temu, żeby uratować tę właśnie polichromię, którą tutaj widzimy na ścianach. Wezyr Merefnebef był prawdopodobnie doradcą dwóch faraonów, Unisa i Tetiego. Ich imiona można odczytać w hieroglificznych napisach grobowca. Piramidy wspomnianych faraonów znajdują się po północnej i południowej stronie piramidy Dżesera. Po obydwu stronach wąskiego wejścia do kaplicy, pod inskrypcją hieroglificzną, przedstawiony jest wezyr i jego bliscy. Przy wejściu można też zauważyć, że po śmierci wezyra doszło w jego rodzinie do zatargów. Na ścianach grobowca pozostał wizerunek tylko jednego z jego synów. Reszta została w starożytności zdrapana ze ścian. Obowiązujący w sztuce egipskiej kanon różnicował wielkość postaci zależnie od ich ważności. Ślepe wrota były najważniejszą częścią kaplicy grobowej, umożliwiały bowiem zmarłemu kontaktowanie się ze światem żywych. W kaplicy wezyra Merefnebefa wyrzeźbiono je dwukrotnie. Procesje ofiarników niosących żywność i inne dary wyrzeźbiono w kilku miejscach kaplicy grobowej wezyra. Sam wezyr z wielkim zainteresowaniem przygląda się skąpo odzianym tancerkom. Obok tancerek i harfistek pojawia się sekwencja scen ukazujących ludzi przy pracy. Rzemieślnicy wykonują naszyjnik, pastuch popędza gęsi. Chyba najpiękniejszym przedstawieniem jest scena polowania. Bajeczny świat zwierząt i roślin towarzyszy wezyrowi stojącemu w niewielkiej łodzi. Scena zamykająca ścianę wschodnią wyróżnia się spośród wszystkich. Zrobiono ją prawdopodobnie nieco później. Ze względu na złą jakość skalnego podłoża wyrównano je zaprawą gipsową i ozdobiono malowanym reliefem. Fatalne podłoże, na którym wykonano relief, spowodowało, że malowidła zachowały się w nie najlepszym stanie. Natychmiast potrzebna była ręka konserwatorów. Według Egipcjan, Polacy należą do najlepszych w świecie. Dzięki mozolnej pracy konserwujących,
malowidła wykonane ponad 4000 lat temu przetrwają dla następnych pokoleń. Opuszczamy Sakarę. Polskich naukowców czeka tutaj jeszcze wiele sezonów ciężkiej pracy. Czy podczas jej trwania odnajdą grobowiec któregoś z faraonów drugiej dynastii? A może genialnego architekta Imhotepa? A może samego Aleksandra Wielkiego? O tym przekonamy się podczas następnych kampanii wykopaliskowych.